Jaką muzykę dzisiaj pan zagra? Tak, muzyka folkowa, ale to jest rozwinięta w takich improwizacjach jazzowych. Improwizacje też są od strony skrzypaczki, takiej klasycznej bardziej. I ona robi innego typu frazy, buduje, jak improwizuje. To są dwa różne światy, łączone w jednym koncercie. Gra pan z różnymi ludźmi. Czy to są stałe konfiguracje? Ma pan stały zespół? Tak, zupełnie stały nie jest, ale są, tak jak nazywam to, Waldemar Rychły i przyjaciele, bo są zaprzyjaźnieni muzycy, którzy w różne konfiguracje wchodzą. Czasami się dopiero poznają razem, grając ze mną. Różnie to bywa. Jest to, za każdym razem jest to przygoda i wyzwanie. Nowe dźwięki się pojawiają. Nawzajem się inspirują też. Tak jak dzisiaj jest. Z jednej strony jest saksofonistka, która gra jazzowe frazy na co dzień i tego się uczy improwizacji jazzowej, a z drugiej strony jest klasyczna skrzypaczka, która też po swojemu gra i to się w jednym naszym koncercie się łączy. Każdy ma inne pomysły. Każdy ma inne pomysły, inaczej podchodzi do muzyki, ale jest wspólny duch, jak gramy razem. Wiem, że pan tworzy muzykę do filmów niemych. Tak, no kiedyś polubiłem takie granie to powstają kolejne do kolejnych tytułów, kolejna muzyka powstaje. Jest muzyka cygańska, jest muzyka wielkopolska, gdzieś tam jakaś muzyka kresowa jest, no też jest taka z Podhala, gdzieś tam do Janosika, różnego typu dźwięki i na przykład muzyką cygańską, mimo że lubię, że mi interesuje się, nie zająłbym się. Film mnie do tego, że tak powiem, zmusza, czy jakoś tak, czy jest powód. Tak samo z każdą innego typu muzyką, teraz turecką muzyką się zająłem, będzie pandemia zatrzymała, ale będzie. Także to i w tym koncercie dzisiaj będzie muzyka z tych filmów. To jest raz, że to są właśnie różne inspiracje z różnych stron świata, tak jak to muzyka świata, ale zarazem ta muzyka w filmie ma opowiadać, ma współtworzyć akcję. I tak samo dzisiaj ma to, właściwie to są obrazy muzyczne. Jest jakieś opowieści muzyczne bardziej nawet. Skąd pomysł w ogóle na taki... Ja nie pamiętam dokładnie nazwiska tej pani w Olsztynie. Przypomnę sobie może potem. Zaproponowała kiedyś, z bratem graliśmy jako kwartet Jorgi. Koncert. Zaproponowałam, żebyśmy coś innego zrobili, film. I wtedy właśnie nam Janosika podesłała. Wiedziała, że wtedy graliśmy dużo w Teatrze Witkacego, znaliśmy tych różnych górali, ta muzyka była tego obeznana, bardzo nam zapasowała. No i potem brat mój w ogóle teraz się zajmuje muzyką teatralną. Gardzienice, tam teraz pieśni Kozła i tam Chorea w Łodzi, wiele teatrów jeździ z tym i Chiny i po świecie i w ogóle wszędzie. No a ja sobie filmy zostawiłem, niemy właśnie. Skąd pan czerpie inspirację? No więc najczęściej to jest Kolberg po prostu. Przeglądam, też słuchanie muzyki, po prostu zewsząd. Ale Kolberg często występuje, szczególnie jak to są polskie filmy. Ta Cyganka Aza, to muzyka, też tam były właśnie z Kolberga brane na przykład. Dzisiaj będzie z Ponad śnieg, taki film na podstawie Żeromskiego i tam jest też kresowa muzyka z Kolberga, od Huculszczyzny po Litwę, gdzieś takie tereny. Jakie instrumenty dzisiaj usłyszymy? Instrumenty, więc tak, będzie... Saksofonistka właśnie będzie. Na dwóch saksofonach gra, będzie je zmieniać, mam nadzieję, że się nie pomyli. I skrzypaczka będzie. I no ja na gitarze gram. Jeszcze mam takie zadgram na nich. Dzwoneczki jeszcze mam. To hinduskie tancerki używają. Tak, ale pierwszy, jak w ogóle zaczynają tańczyć, to właściwie ich sztuką jest to, żeby nie było słychać. Słychać jak zaczynają, tak? Mi się to nie udaje. Zawsze mnie słychać jak idę. Tupię pan. Tak, no tupię, coś tam począsam.